Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie świętego Michała Archanioła, na czasy ostateczne. Ludu Boży, przyjmijcie boskie wezwanie z uwagą i pilnością. Boska miłość wzywa każdego człowieka, aby z wiarą i miłością podjął jej wezwanie, uniemożliwiając w ten sposób złu wejście do was i wzięcie was na swoją służbę. Nasza Królowa i Matka Nieba i Ziemi wstawia się za swoimi dziećmi, pomimo tego, że są ludem pogrążonym w światowości, kochającym grzech i utożsamiającym się z nowymi i grzesznymi przepisami, które diabeł subtelnie narzuca, aby was zmiażdżyć. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jak wiele racjonalizmu stanęło w obliczu boskich wezwań, które zostały dopuszczone dla tego pokolenia. Wiele istot ludzkich błąka się po ziemi, nie zwracając uwagi na to, co boska wola daje im do zrozumienia, aby mogli się przygotować. Są też tacy, którzy czytają i mówią, że wierzą, ale w głębi ich jestestwa są wątpliwości. Byłoby lepiej dla tych, którzy nie wierzą, aby odrzucili to, czego nie uważają za dobre i nie przyjęli tego, niż aby wyśmiewali się z tego słowa. Bądźcie pewni boskiej pomocy w każdym czasie. Ten czas otworzył bramy dla tego, co musi się wypełnić, aby wejść do ludzkości. Ludu Boży, jesteście Jego ludem, trwając przed Nim, nie będąc opuszczonymi na nieszczęście. Z tego powodu jesteście ostrzegani, abyście się przygotowali. To, co nadchodzi i co nadeszło, jest surowe i konieczna jest mocna wiara i miłość Boża obecna w człowieku, abyście nie czuli się zagrożeni domem Ojca i Jego zapowiedziami, lecz raczej uprzedzeni z miłości. Niektórzy czują się rozczarowani czekaniem, któremu poddany jest Kościół. To czekanie zostało skrócone, biorąc pod uwagę siłę zła w świecie, ale zapominacie, że Bóg nie opuszcza swojego ludu i dopuszcza wszystko, co zostało zapowiedziane. Czyli bezbożność, herezję, brak szacunku dla wszystkiego, co Bóg reprezentuje, świętokradztwa, nadchodzące prześladowania, zarazy, plagi, wojny, głody, wielkie trzęsienia ziemi i wpływ na naturę. Słowo Boże jest zmieniane przez tych, którzy czynią z kościołów jaskinie żmij i pożądliwości, tych, którzy oddzielają wiernych od kościołów i zamykają je tak, że wierni czują się ślepi. Z tego powodu konieczna jest wiara i poddanie się bez miary naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, konieczne jest milczenie, abyście słuchali Świętego Ducha Bożego, który was wspomaga. Kościół, jako ciało mistyczne i utrzymanie świętej reszty, będzie musiał zacząć jako mały kościół i rozprzestrzenić się ponownie, po prześladowaniach antychrysta i oczyszczeniu, które uczyni z was drogocenne perły. Niezbędne jest, abyśmy wykuwali istoty o mocnej wierze, dając wam wiedzę o tym, co już postępuje na lud Boży i rozprzestrzenia się po całej ziemi. Módlcie się, ludu Boży, pokorni są pogardzani i prześladowani, głupi są przyjmowani dla ich elokwencji w ich własnym uporze, głupcy narzucają się z pustym duchem. Módlcie się, ludu Boży, wiatry zła obalą dobrych ludzi, doprowadzając ludzkość do szaleństwa, obalając gospodarkę światową i wprowadzając złego, oferując ludziom stabilność ekonomiczną, jedną religię, jeden rząd, jedną walutę. Módlcie się, ludu Boży, antychryst działa w zgodzie z mocami ziemskimi, przygotowując swoją światową prezentację. Brak wiary pozwoli na przyjęcie go bez trudności. Módlcie się, ludu Boży, chwile prowadzące do tego wydarzenia ujarzmią istoty ludzkie o małej wierze, czyniąc je ofiarami podstępów diabła, niepokojąc ich serca, napełniając je arogancją, którą będą bezlitośnie szerzyć.
módl się, ludu Boży, módl się w sprawie nieprzewidzianych i nieznanych wydarzeń natury, które narastają i będą niewytłumaczalne dla nauki. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się, wiadomości przyjdą z Watykanu i wstrząsną ludem Bożym. Zamieszanie w Kościele wzrasta, lud Boży będzie lamentował. Pycha ludzka ignoruje i patrzy z obojętnością na to, co elity świata konstruują na oczach ludzkości, aby powtórzyć Holokaust. Człowiek żyje głuchy, ślepy i niemy. Gdy się obudzi, czas się skończy, a to, co odrzucił, stanie się powodem do płaczu. Zbliżają się tragiczne chwile spowodowane przez naturę, nastąpią wielkie trzęsienia ziemi, a ludzie, upodleni przez swoje ego, pozwolili, aby ich serca stwardniały i zostały przeniknięte przez wody, które paraliżują stworzenie miłością do Boga. Miłosierdzie Boże wzywa was, czekając na was jak na syna marnotrawnego, musicie się nawrócić, zanim nadejdzie ciemność. Rozum podpowiada wam nawrócenie, serce wzywa was do zmiękczenia, a zmysły nie chcą być wykorzystywane do zła. Wezwanie jest jedno, nawróćcie się. Wróćcie na drogę, zanim diabeł was weźmie i doprowadzi do pracy i działania wbrew boskim planom. Nie lękajcie się, podtrzymujcie waszą wiarę, nie trwajcie w byciu ze zła, ale raczej z dobra. Ludu Boży, nie lękajcie się, nie jesteście sami. Módlcie się do naszej i waszej Królowej i Matki, nie lękajcie się, ona jest z wami, w końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Głoście wielkość naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, oddawajcie Mu cześć, czcijcie Jego imię, nawet jeśli ci wokół was nie wierzą, nie bójcie się głosić waszej wiary w Boga. Jedność ludu Bożego jest niezbędna w obecnym czasie, bardziej niż w innych czasach. Bądźcie prawdziwi, bądźcie ludźmi, którzy nie akceptują modernizmu, bądźcie miłośnikami boskiej krwi naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wiedząc, że nie powinniście się niczego obawiać, ponieważ jesteście chronieni przez moje niebiańskie legiony. Musicie modlić się sercem, musicie modlić się o nawrócenie wasze i waszych braci i sióstr, aby mogli wyjść z ciemności, w których żyją. Jest tak wiele grobów pobielanych, idących od porażki do porażki, z powodu ich własnego ego, które uniemożliwia im czynienie dobra. Tak wielu spędza swoje dni, nie zatrzymując się, by pomyśleć nad tym, czego doświadczą podczas ostrzeżenia, będąc nieposłusznymi i nie zdecydowawszy się na zmianę swojego życia w kierunku dobra. Tak wiele jest grobów pobielanych, przesadnych, wymagających, pławiących się we własnej chwale, zapaczonych w siebie. Oczyszczanie ludzkości trwa. Nadejdą wielkie wydarzenia z powodu wody, wiatru, wulkanów i tak wiele innych, które wytworzył sam człowiek. Głód będzie się szerzył w narodach. Słońce będzie nadal wysyłać swoje skutki na ziemię, co spowoduje regres ludzkości. Ważna jest modlitwa Różańca Świętego, nasza Królowa i Matka wysłuchuje tych, którzy modlą się nią sercem. Ludu Boży, módlcie się, aby świadomość tego kluczowego momentu rosła wśród dzieci Bożych. Ludu Boży, módlcie się, Kościół przyjmie innowacje. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus krwawi, nasza Królowa płacze. Ludu Boży, spojrzycie na niebo i w zdumieniu będziecie wołać imię Boga. Adorujcie, czyńcie zadość, kochajcie Boga, bądźcie wierni, nie ukrywając wiary, którą wyznajecie. Nasza Królowa i Matka nosi was w swoim sercu. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus ma wasze imiona wypisane w swoim sercu Jego boską krwią. Przyjmijcie pokój i błogosławieństwo, święty Michał Archanioł.